Hej, siamaneczko wam wszystkim, ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy śledztwo z zagrobu. Musimy udać się do szpitala psychiatrycznego. Lux... Aterna? No dobra, mamy 82 metry do celu, tędy nie przejdziemy. Zapewne musimy obejść to jakoś naokoło. No ale to nic. Wszędzie jakieś spalone budynki. Co się stało z tą dziewczyną? Ona przed chwilą tu szła. I ona mogła wejść w ścianę. Dwadzieścia metrów do celu. Szpital psychiatryczny Lux Aeterna. Przejdź dalej. Mental hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, I better hope it was at the expense of the person's memory. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy, come on. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl, Iris, about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. Okay. All right, kid. You're up. And just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and... I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. Co za wredna kobieta! Znajdź przedmioty, aby wpłynąć na recepcjonistkę. Dowiedz się, na czym zależy recepcjonistce, okej. Okay. Możemy ją opętać. Wracaj do zdrowia, kto? Ograniczone godziny odwiedzin. Tutaj mamy jeszcze jakieś zdjęcie. Chłopiec w okulach. No dobra, mamy 4 wskazówki z 4. Opętamy teraz tą babeczkę i możemy na nią wpłynąć. Jak zmusić recepcjonistkę, żeby pomogła Joy? Co mi się wydaje, że to zdjęcie chłopca będzie dobre, aczkolwiek harmonogram odwiedzin. Dobra, wybierzmy chłopca. Kiddo, I hate being here and wondering if you're okay. You're all I have left. Just like this girl's friend is all she has left. Sorry. I know how hard it can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris, Iris Campbell. Yes, it looks like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks, I feel better. Hold tight, kid, I got this. Just need to get my eyes on her computer screen.
Iris Campbell, oddział pilnie strzeżony, pokój 216. Terapia elektrowstrząsami zaplanowana na dziś wieczór. Schizofrenia paranoidalna. Urojenia, halucynacje. She's in room 216. We gotta find it quick, Joy. She's scheduled for electroshock. Dostań się do sali 216 na pilnie strzeżonym. I nie zdążyłem przeczytać. Okej. Coś tu leży. Informacja o zabójcy. 15:39. All right, kid. Coast is clear. No to lecimy na pierwsze piętro. Ile tutaj znajdziek? Schowaj się, czyżby miały być tutaj demony? Człowiek w pułapce, potrzeba jeszcze 9. No tak, są tutaj demony. Aha, ona nie chce tutaj wejść, ponieważ jest kamera. Poltergeist. Dobra, droga wolna. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Like, fry your brain shock therapy? Oh shit. Oh shit is right, let's get moving. Zgadza się, dupa, idziemy. Dobry gościu. Another camera, get on it. Okej, rozejrzyjmy się. Ona nie chce tutaj wejść. Czyżby miała być tu gdzieś kolejna kamerka? No dalej, wchodź! Co my tutaj mamy? Kilku kolesi. Telewizor. To wygląda jak pokój tortur. Elektrowstrząsy. Okej, czyli tu przyprowadzam Iris. Włączyliśmy telewizor. Tu widzę, że jest kolejna kamerka. TV going on the fritz again. Jakim cudem kamera znowu działa, kiedy my popsuliśmy telewizor? Czy ja muszę to zrobić szybko? Może najpierw muszę pozbyć się kamery i dopiero teraz telewizora. Uspokajająca układanka. Mamy też szachy, ale raczej w nie grać nie będziemy. Mamy kolejnego demona. Dalej, Joy, chodź. No dobra, niekoniecznie to działa. Ja muszę się pozbyć jakoś tego gościa. Coś tu leży. Informacje o zabójcy. Just borrowed the helicopter and left a little note.
Ci ludzie są powaleni w tym szpitalu. A może pożyczycie sobie helikopter? Dobra, ja widzę, że tutaj tych demonów jest coraz więcej. Sam przejść po tym nie przejdę, potrzebowałbym Joy. Ale jak ją tutaj przyprowadzić? Muszę pozbyć się tego gościa, który stoi tutaj. Is this guy gonna get it even if I explain? Dobra. Wiecie co, podejdziemy do Joy. No ale to też mi tu mówi, że muszę tu wejść. Spróbujemy z nią pogadać. Dalej, wchodź do środka. A, bo tu była kamera i dlatego nie chciała wejść. Okej, okay, teraz pozbędziemy się tego gościa. Zapewne jak teraz popsujemy telewizor, to gościu pójdzie w to miejsce. Wiedziałem. Jakby nie mógł tego zrobić wcześniej. Dobra, droga wolna. Ale teraz mamy demona w podłodze. Zapewne będę musiał opętać Joy, żeby przejść dalej. You're up again, kid. I need to possess you to get past this crap. I hate that. Or you can just go on. Totally alone in here. Fine. You know what these hands are? Lost souls, I guess. Just seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on you're trying to do. Potrzeba jeszcze tylko 6. Może uda mi się w szpitalu psychiatrycznym wszystko odnaleźć. No, 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 no. What do we do? All right, keep going. Get to Iris's room. No, no. We stick together. Joy, we don't have a choice. Now, I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go! No dobra, Joy wbiegła w ścianę i przeniosła się na drugą stronę. My tędy przejść nie możemy. Lekcja anatomii. Zapieczętowane. No dobra, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia ze starym sprzętem medycznym. Jeszcze tylko 5. Schowaj się. Czyli zapewne będą to jakieś demony, które mnie będą goniły. Łooo! Uciekaj! No i nie uciekłem. No i mnie zabił. Omiń widmo ściany. No dobra, poczekajcie. Spróbujemy od tej strony przejść. Nie! Dobra, udało mi się uciec. Jak ja mam to ominąć? Preparaty mikroskopowe. W sumie to mnie to nie interesuje. Wow. Mam jakąś dziurę w podłodze.
mamy kota. Czyli teraz będziemy sterować kotem. Mamy tutaj szyb wentylacyjny, na dół chyba i tak iść nie mogliśmy. Teraz w prawo, okej. Gdzieś dotarliśmy. Co tu się dzieje? Słyszę demony. Wykrywanie, przytrzymaj F, żeby zlokalizować demon... Wow, są tu na dole. Aż trzy. Ale póki jestem kotem, one tak naprawdę mi nic nie zrobią. Jeszcze cztery. Tutaj dalej nic nie ma. Strasznie duży ten pokój i długi. Czyli tak, zapewne będę musiał wyjść teraz z kota. Na dole widziałem, że są jakieś duchy. Co się dzieje? Nie, no nie wspinaj się. Ty miałeś tam zejść, kocie. No dobra, którędy mamy przejść teraz? Tędy. Schowaj się. Ale zanim się schowam, to się tutaj rozejrzę. Może znajdę kolejną znajdźkę. Wow, dobra. Gdy znikniesz demonom z oczu, coś tam. Dobra, ten mnie szuka. On mnie goni, ja muszę uciekać! Dobra. Chyba przestał mnie gonić. Jedyne rozwiązanie jest takie, żeby się ich pozbyć. Tylko teraz tak, ten idzie w prawo, tamten chodzi w lewo. Kiedy ten się cofa, to ten też się obraca. A ja nie chciałbym zwracać na siebie za bardzo uwagi. Tam widzę kruka. Czyli musiałbym się dostać jakoś do tego kruka. Jo, mnie złapał! Ty, ziomuś! Ja chcę się go pozbyć! Dobra, chyba zginę. Wiedziałem, że zginę. Okej, kontynuujemy zatem. Wykrywanie. Przytrzymaj F, żeby zlokalizować demony. Tych demonów tam są trzy sztuki. Najgorsze jest to, że one wszystkie są skupione w jednym miejscu. Kiedy zaczynam atakować jednego, to pozostałe to widzą. I się zastanawiam, czy... mam je ominąć? Czy
wystarczy je pokonać. Najprościej by było je pokonać. Tamten mnie szuka cały czas. Tam jest kruk. Ja bym mógł krukiem jakoś odwrócić uwagę, ale on jest zdecydowanie za daleko. Tędy przez ściany nie przejdę. Mogę porozmawiać z tym gościem. Żałuję, ale nie potrafię ci pomóc. Tam widzę demona, on tu leci. Okej. Czyli tak, postaramy się pokonać tego demona jako pierwszego. On leci w tą stronę, odwraca się i leci do tyłu. Jeżeli zrobimy to szybko, to pozostałe demony mnie nie zauważą. Dobra. Jednego demona się pozbyliśmy. Ja mam czary na ciele. Ja muszę się go pozbyć, muszę go zaskoczyć od tyłu. Ale za każdym razem, kiedy ja próbuję, to on nie widzi. Jogon krzyczy i się denerwuje. No oba mnie gonią teraz. Przestały. Ten leci w tamtą stronę. Dobra, spróbujemy od tyłu. Jeszcze raz. One mnie nie powinny widzieć przez ścianę. Dobra, udało mi się uciec. Tamten mnie szuka. Ale mnie nie znajdzie. Bo ja się tak łatwo nie dam.
Dobra. Wow, on tu jest. Ale już mnie nie szuka. Tak więc myślę, że tego demona pozbędziemy się bez trudu. Jak się tylko odwróci, to go zaatakujemy. Jak on nie zauważył? Dobra, atak. Dobra, najtrudniejsza część już za nami. My musimy przejść tędy. Tu widzę, że na górze jest jakaś znajdźka, możemy się schować. Czy są tu jeszcze jakieś demony? Nie ma. Rozejrzyjmy się. Pytanie, gdzie jest Joy? Tutaj iść nie możemy, tutaj iść nie możemy. Możemy zejść na dół. Czyli tak naprawdę to jest jakaś sala konferencyjna albo wykładowa. Nic tutaj nie ma. Czyli tak, tędy nie przejdziemy, ponieważ są demony w podłodze. Tutaj już byliśmy. W którą stronę ja muszę się udać? Stąd gdzieś przyszliśmy. Co to jest? Za okno możemy wejść? Nie, nie możemy. Tu byliśmy, odwróć uwagę, nie będziemy odwracać. No nie, no ja muszę iść tutaj. Bo nic innego nie widziałem, żebyśmy mogli gdzieś pójść. Aha, tutaj mamy przejście w prawo. Ale tędy nie przejdziemy. Może ja muszę tutaj kotem po raz kolejny przyjść? No nie mam zielonego pojęcia, co ja muszę dalej zrobić. Mogę się schować, ale ja nie chcę się chować, bo po co? No dobra, pójdziemy poszukać tego kocura. Chociaż wątpię, żeby on mógł tędy przejść, bo drzwi były pozamykane. Ale może się uda. Czy on był gdzieś tutaj?
No nie wiem, co muszę zrobić. Co za dziwny gościu, patrzy się na coś w słoiku, co leży na tym stole. Terapia bólowa. A ja myślę, że już minęło 15 minut i tamta laska już ma elektrowstrząsy. Samo pokonanie tych demonów zajęło mi chyba z 20 minut. Okej, okay, czyli tak, muszę się jakoś przedostać na drugą stronę. Tylko, że nie mogę przejść dalej. Exit. No widzę, że exit. Właśnie, ja mam teleportację. Jaki jestem głupi. Idź do sali 216. Mamy Joy. Dalej, Joy, lecimy. Kamera. Tutaj mamy jakiś schowek. W schowku nic nie ma. Informacje o zabójcy. This is starting to get unattractive. I don't think I can wait till we get off work. Okej, okay, co my tutaj mamy zrobić? 218. Enough of this. Preachy doctor, pills, knives. Going to my cabin right now. Ale ci ludzie są popieprzeni. Co się dzieje? Tutaj mamy pokój 216. See what our comatose witness has to offer. No dobra, możemy ją opętać. Dowiedz się, co Iris wie. What the hell? She booted me out somehow. Right. Let's see if anything here can tell me what the hell is going on with this girl.
Wyrzuciła mnie ze swojego ciała. Przewrócone. What are these things for? Like art therapy or something? No. Blue. Blue eyes. Cold as death. Who had blue eyes? And death? What does that mean? Blue eyes. Wolf eyes. Blue stare. Co Iris próbuje przekazać za pomocą tego rysunku? Ścigana, skora do zabawy, ucieka. Wydaje mi się, że ucieka. Nie. Dobra, ja może się przyjrzę temu rysunkowi najpierw. No widzę, że są jakieś potwory. Ścigana. Zamęczona. Okej, czy wskazówki z 7? Kolejne rysunki. Strapienie. Widzę dwie dziewczyny trzymające się za ręce. Dwie dziewczyny. Powiązane. A dobra. Analizuj szczegóły. Dzwonek. Dzwon. Spalona na stosie, powieszona, ścięta. Spalona na stosie. Jeszcze jedna wskazówka. I będziemy mogli zakończyć śledztwo. Arteterapia. Dobra. Mamy wszystko. Iris's life, but paid with her own. Bell Killer's going after young girls. Well, what was it? What'd you see? Poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but she couldn't return the favor. Leave us alone! Are you okay? It's Rose. She has flames. She was possessed. I told you to stay back!
Who are you? I'm Joy. You don't belong in this place. Orderlies. Crap, I'm so dead! All right, Iris could be the answer to everything. Help her, help her. Come on, she's coming with us. No, you're not taking her. Look, you want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. No dobra, czyli Iris była opętana. Nowy cel, pomóż Iris i Joy uciec ze szpitala. Którędy byśmy mieli uciec? Czy tą samą drogą, którą przyszliśmy? Co tu mamy? Pielęgniarz. Czytaj w myślach. Okej. Droga wolna, dziewczyny, idziemy. Wyjście. Miasteczko, przejdź do miasta. Over here, in those shadows there, coast is clear. Why do my worst nightmares keep getting way worse? Okay, let's figure this out. I thought I would never see this again. All right. So what do you know about this contract? Nothing. Oh, come on. It doesn't make sense. So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with... demons. Demons? We did nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. The way he did? He drowns one girl and burns another? And where have I seen that stake before? Gdzie ja już widziałem ten stos? No i którą z tych opcji byśmy mogli wybrać? Ulotka z danymi zaginionych? Zaproszenie na galę. Formularz bym odrzucił. Księgę o duchach? To bym odrzucił. That's it. All right, look, get Iris to the church, make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Okay, come on, Iris. All right. Now what the hell does a museum gala have to do with Rose's murder? No dobra, moi kochani, w tym miejscu zakończmy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!